Zobaczcie, ile mam czaszków od Petersuni. Do magii odcinającej, czerwono-czarne. Będziemy działać. Pudełko. Pudełko ważna rzecz, dlatego że jest ładne. Pudełko idzie też na paczkę wymiankową, bo właśnie przygotowałam dla Sandry wymiankową paczuchę, a że ja z pakowaniem jestem średnia, to chociaż pudełki będą ładne. I słuchajcie, do wymiankowej paczuchy, a już ona będzie ją miała, to mogę teraz mądrze sobie nagrywać. Świeca, która przepięknie pachnie. Czy to jest napisane peonia? Ja się nie znam. Zwykła szklanka, ale słuchajcie, zapach pięknych kwiatowych perfum. Mam nadzieję, że będzie tak ładnie pachniała. Taki pachniuszek. Mamy jedną rzecz. Drugą rzecz mamy świecę gwiazdkową. Tylko zwyczajna. Ładna gwiazdkowa świeca. A żeby nie było świecą smutno, to dwa fajne świeczniki. Bardzo fajne. Żelazivo i w ładnym takim wzorze, trochę jak średniowieczne bramy. Potem oczywiście będzie pentagram. Pentagram, czyli gwiazdka. Już widzę błąd, jaki popełniłam. Pakowawczy. Będzie lepiej. Czyli gwiazdka pentagramowa. Rewelacja, że super. Proszę bardzo, fajna sprawa. Potem gwiazdki do zawieszenia na choinkę. Ładnie. Potem też można zawiesić na choinkę, aczkolwiek można zawiesić gdzie bądź. Kryształki. Kryształki są ładne, odbijają światło i są śliczne. Kryształki do zawieszenia też są śliczne. I jeszcze dwie rzeczy gwiazdkowe do zawieszenia. Z pentagramy ma oczywiście. Mają duże kryształy. Nawet może na środku pokoju jako odpromiennik wisieć, bo kryształki są fajowskie. Także tak. I to też trochę będzie jak gwiazdkowo. Mam nadzieję, że się Sandrucha ucieszy. Można zobaczyć. Misie. Aha. Wszystko mi dzwoni teraz. Torebek. Jak mrówek. Bombki są. No dokładnie. A ja tutaj się wbijam. O, świąteczne rzeczy. To chciałam obejrzeć. Bo raczej nic innego. W Łasku były takie różowe. Różowe. Jesteśmy w Pepku, chciałam powiedzieć. Żeby tak, jakby się ktoś nie zorientował. To... Ale latarenka zacna. Za pięć dych. Tylko ładna. Róże, kwiatki, brokat. Pusto. I jeszcze będziemy w różnych miejscach. Czapencje, bombencje, ale jak zwykle niezdecydowanie nic mi się nie podoba, jak zwykle. Oprócz takich super. Plastyczne do twojej szkoły, żeby robić. 8 zł. Niech każdy kupi i będzie ci robić. No właśnie, tylko dzieci polegają na tym, że nie kupują. Rodzice nie chcą. Ale proszę, jakie ładne i kokardy. I dzwonki, świeczniki. Super. Mam jeszcze musiał.
Duże to się weźmie, ale małe też by można było. No to właśnie, zaszkodzi. Bo dobra jest cena nawet dla takiej dużej ilości. To jest 360, ale... Muszę tak nagrywać, a nie. Jakieś inne są? To są też chyba, to są chyba też na zewnątrz i wewnątrz. Mhm. Po prostu. A tu są chyba te króciutkie, to są takie kurtynki. Kurtynki są. To są kurtynki. 7 metrów kurtynki. No, to by można było powiesić tak, jakbyś chciała, ale ty nie chcesz mieć na domku. A gdzie je podłączę? A mi się wydaje ciągle, że ty masz na zewnątrz gniazdko. Nie wiem dlaczego. Musimy sprawdzić. Jak się będzie było? Będzie. Ładne, nie? Też patrzyłam na tą czarną. Jakby ktoś chciał, cała masa różnych kolorów, od szarości, zielone, różowe, żółte, czerwone, także można korzystać. A ja idę dalej. Lecimy w poszukiwaniu świątecznych artefaktów, których tutaj za bardzo nie ma. Widzę, jesteśmy w królestwie świątecznego zbytku i są kule i pentagramy są. Co ja w lusterkach? Zobaczcie. I rameczki. Sorry, za wrzaski. Dziecior na horyzoncie. Albo na świąteczne zapasy. Proszę bardzo. Albo na ciastka. Na psiki. Jesteśmy w bąbkowym raju. Ale żeby jakiś taki wielki wybór był, to niekoniecznie. Nie jestem zaskoczona niczym wybitnie. Słuchajcie, jesteśmy w te dni teraz. To jest sporo świątecznych rzeczy. Na przykład świąteczne puszki. Bardzo fajne. Małe świąteczne puszki. Małe świąteczne kubki. Ogromne latarenki, małe choinki. Wielkie wieńce, te latarnie, takie, fajne są. Właściwie to chciałam zacząć od końca, chyba idę tam na koniec. Raj dla scrapbookingowców. Materialiki, super. Ze ceną 15 zł. Żegunki. Spokojnie. Farby akrylowe różnego rodzaju. 4 zł. Mnóstwo pędzli. 30 zł. No to nie jest jakoś wybitnie atrakcyjnie. Małe buteleczki z brokatem są śliczne. Proszę bardzo. Ewentualnie taśmy, tasiemki, dzwonki. O, dzwonki, dzwoneczki. To mnie akurat poniekąd lekko interesowało. 6,50 drogawa. Jak na dzwonki, dzwoneczki. Dużo takich przyklejek, naklejek po złotko. 1 euro za 4 złote będzie, nie? 4 złote. Rose goldy też są. O, rozgoldu jeszcze nie mamy.
masa piórek, naklejki. I też takie bardzo fajne. Gdyby ktoś był ciekawy jednorożców, masa jest, ale również uwaga dla tych bardziej ezo. Budda. Pudełka, pudełeczka. O, jaką gwiazdę. Chcę taką gwiazdę mieć, posiadać. To ładnie. Tak, słoiczek jest właśnie. Tu są, o. Koszt taki jest 3 zł. To nie jest dużo. A, do tego? Zostałości tak Halloween. W całej okazałości. A jednorożcy są, królują. I niebieskie, i różowe. Urocze, że bardzo pentagramy same, świąteczne. Anioły Merkaba. Mhm. I jako żywo pentagram na drzwi. Cuda. Cuda, panie, cuda. I światełkowe. Nie wiadomo już co. Są ładne, co nie? Świąteczne rzeczy wtedy są. Są. Wiem, że się mówi są, ale już jestem zmęczona po prostu. Są. Straszydełka są. Tam jest straszydełek. Straszydełek jest fajny. O. Taki super straszydełek. Gwiazdki, pentagramy. Zawsze lubiłam kule. Jak byłam mała, marzyłam o kuli. Ciocia z zagranicy nie przywiozła. W Polsce nie było. Śnieżek, a jak wolno. I love it. I love it. I tutaj nam się trafiła chyba jedna z fajniejszych dekoracji świątecznych. Ja strasznie lubię takie siedzące cosie. Łosie, super ktosie. Fajne. Słuchajcie, poukładane, ładne. Dorota ze świecznikiem solnym. Poukładane, ładne. Dorota jest chora na wszystko. Musimy tu Grzegorza zaprowadzić stanowczo. Grzegorz, że przyjedzie tutaj do ciebie. O, oczy pieje. Ale musi wcześniej przyjechać, bo będzie nieczynny. Albo to świeczniki do pilajtów. To wcale nie takie jakieś tandety. Fajne. Dział świąteczny przed nami. O, posypki. Konfetti bożonarodzeniowe. Proszę bardzo. Sówki. Jakie piękne liście. Ha! Przepraszam, nie zauważyłam was. Sorry. Tenkowe jednoroże z brokatem. Ale fajnie. Lampka elektryczna, ale zacna. Super. Jakiś zegar lusterkowy. Strasznie lubię lusterkowe rzeczy. No to ja. Było, nie było, to się długo stamtąd jechało. Teraz mamy pod bokiem. Tu są też ładne. Proszę bardzo. Te są śmieszne. A, i to są te z futereczkiem. Też fajne. No, taka ciekawa ciekawostka. Mikołajów jak mrówków, anioły duże. Try me. Albo świeczniki do pilajtów. To wcale nie takie jakieś tandety. Fajne. Dział świąteczny przed nami. O, posypki. Konfetti bożonarodzeniowe. Proszę bardzo. Przepraszam, nie zauważyłam was. Sorry. Tenkowe jednoroże z brokatem. Ale fajnie. Jeszcze takie słodziaki. O,
Słuchajcie, już jestem w domu i pokażę Wam haul. Najpierw rzeczy z Actiona i oczywiście dwie rose goldowe podkładki, które blinkują się po prostu w sposób niesamowity. Tutaj mamy rzeczy do pakowania, takie foliki do kartek. Kot oczywiście pierwszy zainteresowany, bo trzeba poprzeszkadzać, bo nagrywam. Potem tak, kwiatki do ozdabiania albumów przeznaczone. Pikaj się, aż kot pierwszy. Dwa ringi, właśnie mi się ring popsuł. O, to takie ringi. Potem złotko i sreberko, ale to na prezent. Albumy, bardzo fajne zresztą, zobaczcie jakie mają kwiateczki, tak jak mówiłam, wprost do pisania zaklęć. No ten ptasiek jest niesamowity. Tak, Dziunia, ty jesteś najważniejsza. Rowery, co można ją wołać, morze, kwiaty. Kwiaty. Także album wprost przepiękny. Także albumy tutaj i 8 kraftowych baz do wykonywania kartek. Także też może się to bardzo mocno przydać. Z albumów jeszcze vintage. Jak gdzieś widzę vintage, to biorę. Tu są po 4 kartki z jednego wzoru. Zobaczcie, zaklęcia mogą być naprawdę pięknie wypisywane. Taki vintage. Taki vintage. O, śliczne. Piękne papiury. O, stare listy. Śliczne. Nawet takie ciemne, ale też ładne jakieś pismo po prostu. Super. Róża. Znowu pismo. Pisma to ładne. Blade róże. I różowe róże. I imbryczki, nie. Ptaszki z kwiatkami. Także tak. I jeszcze summer shoes. Takie dosyć łagodne wzory, tutaj dechy, proszę bardzo, jakaś woda, refleksy wody, piasek, woda trochę inaczej, kanwa, dechy. O. Też takie dosyć ładne rzeczy. Do samochodu, muszę wynieść do auta folia na szybę, co by nie odmrażać. Myślę, że ma to sens. Myślę, że tak. Bardzo ciekawy zeszyt z leniwcem. Zapiśnik po polsku, notatnik. Po czesku zapiśnik. Ładny. Kolejny ładny, taki materiałowy, fajny. I te, które bardzo lubię, to są B5 format. Mają fajne takie żółte trochę kartki. O. W linie też można skorzystać. Te lubię bardzo. Potem wziąłam jeszcze blok. Tu już są grubsze kartki, ale też są, zobaczcie, bardzo ładne wzory. O. Super. Dwa kalendarze
bo są potrzebne do ludzi i do czynności naszych różnych, a są świetne na 2020. Miesięczny planer, super sprawa, gruby papier i tygodniówki są. Tygodniówki są super, bo są i z godzinami, w ogóle są naprawdę zacne. Od 9 do 20 tak typowo, żeby planować. I na końcu mają jeszcze kieszonkę na zipa, także można jeszcze, o, tu mają zwykłe kieszonki, wtrybione, a na końcu zipy. I takie rzeczy są w Actionie po 8 zł, 9. Są dwa, dlatego że jeden jest do, ten będzie do naszych działań wszelkiego magicznych, co po kolei, kiedy nowie pełnię i różne inne ważne rzeczy. I kiedy mamy co zrobić, to taki roczny rozpis będzie. Natomiast ten do tam ludzi umawiania godzin. Wzięłam dwa bloki do szkoły. Dzieciaki nie będą miały sztywnych kartek, a te mają dosyć sztywne kartki. Nie wiem, jaka jest grubość tego papieru. Nie widzę, ale będziemy robić, to są bazy, tak? Grubsze kartki z taką strukturą, którą może widać, może nie. Nie chcę łapać ostrości, ale w każdym razie jak taki papier wizytówkowy, słuchajcie. I wzięłam do szkoły. No tylko, że teraz będziemy robić kartki na Boże Narodzenie. Także to już takie do szkoły. Wzięłam za 7 zł materiał 28 cm na 270, welwet czarny, bo koniecznie potrzebujemy go do lustra. I Dorota weźmie do domu i zszyje nam lustrzane nakładkowo-woreczki. Nasze lustra będą magiczne w magicznym woreczku, także to już też świetnie. Baza albumowa, scrapbook, ale bling, 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 z czarnymi kartami. Jestem zachwycona, rewelacja. Także tak, wzięłam jeszcze fotopapier do drukowania zdjęć. Papier to już się też położy do papieru. No, glansowany, glossy. No, zobaczymy, jest 20 kartek. Zawsze ileś zdjęć można wydrukować. Teraz jeszcze Wam pokażę. Memo sticky wzięłam do rysowania run, bo przecież z tym rysowaniem run to miliardy. Był na przecenie z 60 zł na 30. Grundik zmieniający kolory. Zapaszkowy. Dzisiaj go wypróbuję. Jako, że będzie w tym roku duża choinka, to wzięłam 750 światełek LED-owych. I na drugą choinkę, czekajcie, postawię, o, bo to tak, to. I na drugą choinkę 540 w takim fajnym kuferku. Myślę, że w ogóle do przechowywania bardzo dobrym. I te mają złote światło, i tamte mają złote światło. Także jednokolorówki takie. Bardzo jestem z nich zadowolona. Natomiast zobaczcie, jaka piękna taca była w Actionie. Lustro, które po prostu wygląda jak milion dolarów. Można je powiesić, albo można je postawić. Tak jak teraz ze świecami. Świece też są z Actiona i mają bardzo ładne zapachy. No i taka wielka świeca jak Yankee Candle za 120, to tutaj kosztuje 16. A te małe to chyba po 11 były. Ale w zacnych słoiczkach. Także naprawdę fajne sprawy, fajne rzeczy. Actionowe. I zaraz przejdziemy do Teddy'ego. Bałagan, słuchajcie, zacny, ale warty wszystkiego. Tu jeszcze z Actiona jedna rzecz. Proszę, zawsze co jestem w Actionie, biorę sobie jakiś kolor cienkopisów. Brush pisów. Brush pisów. Proszę bardzo, twin markery. Grubo, cienko. I różnymi kolorami. Tak, właśnie ty tu byłaś najbardziej potrzebna. Co w Teddy'm fajnego? Słuchajcie, przede wszystkim sticky notesy i naprawdę rewelacyjne. Będę Wam miała na czym runy wypisywać. Malutkie, trochę większe, jakby jakieś skrypciory i jeszcze większe do notatek i burzy mózgów. To sobie położę przy łóżku na zasadzie listy.
plastiki na ucy, kratkę, nareszcie, wreszcie, nie płaskie. Mam jeszcze dla siebie i dla Doroty na srajfony, tak. Na srajfony przyklepki, bo one są bardzo dobre. Świąteczne nalepki jeszcze też tutaj się zapodziały. Mam złote bombki i opalizujące renifery. Także to tak. Wzięłam dużo pudełeczek na moje małe kamienie. Wzięłam też takie zacne buteleczki, słuchajcie. To są pudełusia tej wielkości, albo na przykład tej wielkości. Ja wiem, że to scrapbookingowcy wykorzystują do królików, a ja wykorzystam do kamyszków. Będzie je widać, będą podpisane, będą wyglądały ślicznie. Właśnie takie duże. I też takie buteleczki o tego rozmiaru. Wzięłam 3 komplety. One są szklane i te moje drobiazgi, po kilka kamieni, czy po jednym, to sobie porozsypuję i też będzie fajnie, żeby w za wielkich nie stały. Były po 4 złote takie notesiki. Urocze po prostu. Piękne do notowania. Śliczne w środku, bo one też mają kolorowe karteczki, także naprawdę bardzo, bardzo ładne. Wzięłam sobie też takiego aniołka do kluczy. Muszę sobie na nim zawiesić klucz do samochodu, bo cały czas mi wylatuje. No super. Także takie rzeczy. To jest na prezent. Dorota kupiła, wzięła szwagru swemu, to się nazywa szwagier. Także dla Doroty. Piękne naklejki, które wyglądają jak milion dolarów. Rewelacja. Śliczne, cudne, piękne, ładne. Grzesiu chciał butelki. To dostanie. Odkładam. O, wszystkie, słuchajcie, rzeczy. Ja wzięłam sobie jedną butelkę w kształcie serca, bo będę robiła olej afrodyty, czyli dodający urody, uroku osobistego i wszelkiego rodzaju sex appeal. 10 dodatkowych będzie dla Was, wersja limitowana, ale muszę poczekać na odpowiedni czas. Dobrze, te grzesiowe tutaj wyrzucam, żeby już mi się nie pałętały. No, te naklejki piękne. Wzięłam rogi do książki. Jedne takie, drugie takie. I jak będę przykleję na swoją księgę cieni, to tak. One ile kosztują? W ogóle 6,50. To jest bardzo dobra cena podobno na narożniki, a są zacne. Któreś sobie przykleję do tej swojej księgi cieni. Będzie pentagram, narożniki. Może jeszcze jakieś klejnota. Świetne są te klejnoty, słuchajcie. No wyglądają naprawdę jak milion dolarów. To dla mnie. Gumka, która ma otaczać koka. Fajna sprawa. Jak durnowata nabrałam tych wszystkich ringów do pierścieni, bo niestety, a wiecie, się i telefony zmienia, i odkładki. Jeszcze jest jeden blok kartek z piórkami. Bardzo lubię motyw piórka. Takie naprawdę. To można w ogóle wziąć w antyramę. Nic z tym już nie trzeba robić. Brave at heart. Piureczka. Przecudnej urody. Enjoy the little things. Takie modne, motywujące, bym powiedziała, napisy. Farby na prezent, akryle. I jeszcze rose goldowe złoto. To też ku prezentom. Już się szykuje. Były też takie maleńkie karteczki. Też, słuchajcie, kolorowe. To też można coś napisać, wkleić. No, rewelacyjne są.
zapraszają Good Vibes. Naprawdę fajne. Maleńkie. Dosyć sztywne, bym powiedziała nawet. Ale to dobrze, zawsze można z tego jakiegoś taga zrobić. Zdjęcie, podklejkę. Z tyłu można zdjęcie podkleić i wsadzić, też jest fajnie. Także fajna sprawa. Jeden bloczek, bo mi się jeden podobał. No, jeszcze buteleczki, bierze się, by się zapodziały. Także w ten sposób. Sznurek, zawsze potrzebny. I kaboszony. Bardzo ładne zresztą kaboszony. Tak to wyglądają zakupy me.